Wiesz, że coraz częściej jest tak, że rodzice palą ze sobą razem. Zioło? Nie, ulotki. Ale... Zioło! Ale kto z kim pali? Nie rozumiem. Ja wywiozłem moją mamę, kiedy miałem 20 lat, do Amsterdamu. Powiedziałem tak, mamo, nie palę, ale zapal ty ze mną. Zrobiłem jej gibona. A co to jest gibon? Co to jest gibon? Nie wiesz, co to jest gibon? Lolek? Gibon, no, lolek? No skręciłeś. Skręciłem. A, i nie palisz nigdy, ale potrafisz skręcić. Byłem w Amsterdamie. Tam dzieci, jak się rodzą, to mają taki gest od razu opanowany. Ale, no dobra, nie byłeś w Holandii? No, rozumiem. Przekażę granicę i od razu automatycznie umiesz to robić. Z moją mamą, bo chciałem jej pokazać, co to jest. Moja mama zapaliła, sztachnęła się, no, popadła w osłupienie i potem zapytała, a co pan tu robi? A może coś zjemy? Nie, 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 była bardzo wrażliwa. Potem właśnie coś proponowała, potem a w ogóle tam nie chciała się wysadzać pod ambasadą, no nieważne. A no ty jako niepalący, jak się Więc czułeś? Nie, ale ja, chodzi o to, że ja po prostu zapaliłem pierwszego jointa z moją mamą. A ty jak zareagowała pani Danuta? Ja nie... Usiadła i napisała książkę.